W dniach 27-28 marca na KUL odbyła się konferencja naukowa pod tytułem Ponad lęk. Wsparcie młodzieży z doświadczeniem traumy. Skierowana była do specjalistów w obszarze opieki zastępczej. W trakcie konferencji podjęto szereg zagadnień związanych z najcięższymi skutkami traumy, a także zaprezentowano metody łagodzenia lęku i stresu u dzieci i młodzieży. Troszczymy się o losy tych dzieci, które nie miały tego szczęścia przejść przez szczęśliwe dzieciństwo, bo odebrano rodziców, bo zginęli, bo rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Ich los jest trudny, nierzadko obciążony zdarzeniami traumatyzującymi, które stygmatyzują ich funkcjonowanie, ich życie, ich naukę, relacje społeczne. Organizatorami był Instytut Psychologii KUL oraz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od 35 lat pomaga dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej lub są zagrożone utratą rodzicielskiej opieki. Organizacja od wielu lat wspiera dzieci w przezwyciężaniu trudnych i często traumatycznych doświadczeń. Wiele dzieci, których przyjęliśmy pod opiekę i które spędziły z nami wiele lat, potem stają się samodzielnymi, zaradnymi, dorosłymi ludźmi, którzy radzą sobie, zakładają rodziny, podejmują pracę, mogą samodzielnie żyć i mieć satysfakcję z tego życia i czerpać z nimi pełnymi garściami, pomimo tego, że właśnie przyszły do tej naszej opieki z ogromnym bagażem traumy.